Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Zagrajmy w Grę o Tron. Dobra, doszliśmy do rodzinnej miejscowości Morsa Westforda i zobaczymy, co się będzie działo. Are you sure no one will come and look for us here? Don't worry, you'll be safe here. Mors, promise me you'll do everything you can to survive. Mors, is everything all right? Yes, it's nothing. Dobra, to lecimy dalej. I oczywiście zapomniałem sobie nastawić jakikolwiek stopper, ale okej, damy radę. You did the right thing, my love. Those children didn't deserve to die. You made the right decision. But our liege lord... I know. I have to accept the consequences of my actions. But it matters not. I knew the risks when I disobeyed. I would do it again, given the opportunity. O, kurde, sztylet. Właśnie, przepraszam, że się przed chwilą w ogóle nie odzywałem, ale postanowiłem po prostu w tym odcinku, że w przerwach między... My son, in the Westford family, we do our best to promote the ideals of justice and nobility. We must value chivalry, along with defending the weak, obeying your master, and vowing to protect those in need. I hope that you will follow this path as well. Father. W przerwach między kaczenkami po prostu będę sobie coś tam podjadał. Okej, dobra. Zobaczymy, co będzie dalej. Jakieś wspomnienia czy coś mamy. What is it? Did you see something? No, wait, Mors! Let me through. Mors! Serena! Taya! Did I hurt you when I shoved you? It's not that, Mors. Your belly. How long have you been with child? A few months. That's just what I needed. Did Aaron know? That's why he sent me to you. Bankart Roberta. Ciekaw jestem, jakie okoliczności były tej śmierci, ale... Aha, nie, na pewno, no właśnie, mamy rozdział 8, Alester. Miesiąc wcześniej. Dobra, już porzucę w ogóle to jedzenie, żeby uraczyć was jakże wspaniałym komentarzem, w sumie jak zawsze, dobra, nieważne. Ty i Valar wyruszyliście, by odnaleźć i zabić wrogów korony, za królową i honor. To pozornie chwalebna misja pozostawiła po sobie gorzkie poczucie niepewności. By wybawić Sylesza, swego prawdziwego wroga, zamordowałeś młodego, niewinnego człowieka. Czyn ten będzie prześladował cię przez wiele bezsennych nocy. Gdy zaś okazało się, że wróg ten był jednym z ludzi króla noszącym barwę Johna Arryna, zdaj sobie z przerażeniem sprawę, że jesteś tylko drobnym pionkiem w grze, dużo większej niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. Po ukończeniu tej niechlubnej misji znalazłeś trop kolejnego podopiecznego Kwoki, którego John Arryn najwyraźniej wysłał dla bezpieczeństwa na północ. Królowa, niezmiernie uradowana tymi wieściami, wysyła cię w pościg. Spór między tobą a Valarem jest jednak daleki od zakończenia. Podczas gdy każdy z was próbuje zdobyć przewagę, Cersei wykorzystuje tę rywalizację do własnych celów.
Gdy opuszczasz dwór, zwraca się do ciebie szlachcic, Lord Harlton. Twierdzi, że ma wieści dotyczące twojego brata Gawena i zaprasza cię do swojej rezydencji, by porozmawiać o nich w miejscu, gdzie ściany nie mają uszu. Wow! Nie zobaczymy, co to spotkanie nam przyniesie. O! Za chwilę sobie dodamy punkciki. Lord Halton of Castlewood. No tak, tak, tak. Najpierw punkty. Atrybuty. Tu nie, tu nie, tu nie. Aha. Who's claiming to have information about Garwin? If my memory serves, he made mention of a residence north of town. Might as well go and see if it's true. Dobra, dodajmy sobie wreszcie punkty. Mam nadzieję. Nie, no mamy czwarty. Chyba, że to mowa była o Alstarze. Ha, pewnie tak. Dobra. Także dzień na północ od miasta miał być. Aha, tutaj, okej, okay, czyli przyjdziemy sobie tędy. Dobra. I nie ma sprawy, jakoś tam dotrzemy. Teraz chyba w lewo. Tak, teraz w prawo, w lewo, w prawo, w lewo i na pewno uda nam się tam dotrzeć. Przynajmniej mam taką nadzieję. Jeżeli się nie mylę, to w każdym akcie jest jakiś quest poboczny. Przynajmniej wywnioskowałem to z dziennika. Morse 1 na 3, widzicie? Czarny ogar jakiś. Ale niestety się tym no, nie zająłem. Mam nadzieję, że będzie jeszcze sposobność, aby powrócić i ponadrabiać te wszystkie questy. Chociaż wątpię, bo to idzie zgodnie z fabułą, a cofać się w fabule to tak aż dziwnie troszeczkę. No ale zobaczymy. This is the residence of Lord Halton. He must be much more important than I thought if he can afford a manse in this part of King's Landing. Dobra, to idziemy. Ach, strażnicy. Halton's residence and I'm captain of his guard, Sir Ethan. I am Alistair Sarwick. Lord Halton is expecting me. Ah, so you're the heretic he's been talking of. Let me warn you, your heretic has no place here. I'm here to see your lord. I don't have time for theological debate with his underlings. No właśnie. Niech mi nie zawracają dupy za przeproszeniem. Okej, okay, tu pewnie będzie Harton. Dobra, to chyba. There you are, Alistair. I was anxious to speak with you. Did you meet any trouble on your way here? Ah, well, other than the warm welcome I received from an amateur theologian in your employ, I have no complaints. You must be speaking of Sir Ethan. He's the captain of my watch. Please forgive him. He is bound to the Seven. While I was waiting for you, I made the mistake of telling him that you belong to the clergy of R'hllor. But enough small talk. We have some important matters to deal with. You spoke my name earlier. Have we met before? Oh yes, many a time. But the last time we spoke was an age ago. Before the rebellion, I visited your father many a time. You were young back then, and more interested in the art of combat than conversation. More recently, we briefly crossed each other's paths during your father's funeral at River Spring. But it was not the time for discussions. I wish to tell you that your sudden and unexpected bereavement troubled me deeply. Reynald was a great man and a trusted friend. With him gone, I'm now worried about your sister. I discovered that she was set on marrying your bastard brother, Villar. This man carries a grim reputation since the war, and it has only gotten worse since he became a servant of the Queen. Villar is quite keen on marrying my sister indeed, but it won't happen if I manage to get back my titles. But that is a matter for another time. You spoke of some news of Garwin. Tell me what has become of him. Yes, your brother. Knowing that you were in King's Landing, I thought I'd find you and share my fears with you. What fears? If you're talking about Garwin being accused of patricide, I already know about it. Yes. But I came to King's Landing to ask him if there was any truth to this tale. Unfortunately, I have been unable to do so, and now I fear that he is fleeing from some trouble.
Or worse yet, that trouble has already caught up to him. My initial findings were quite worrisome, to say the least. What do you mean? What did you discover? Ah, well, I managed to track down Garwin to King's Landing, hoping I'd be able to confront him before he vanished again. According to my sources, a friend of his had helped him find refuge in a cellar, only accessible through the sewers. Unfortunately, something terrible occurred before I could get there. Rumors of murders started circulating. I fear that your brother has met a tragic end. By the flame, I need to know what became of him. I understand. As a friend of your father's, I wish to offer you my help. Let me introduce you to Sir Desmond. He is my sworn sword and the very best swordsman in the Riverlands. He has helped me gather up what little information we have. As a former gold cloak, he still keeps a few friends in the City Watch and has tried to question them about these murders. According to them, there was no investigation, and it seems that very few people in the City Watch have any inkling of what happened. Those who appeared to know something had clearly been ordered to keep their mouth shut. It certainly seemed as if someone was trying to keep this quiet. It looks like I need to go to the crime scene myself. My friends in the City Watch showed me how to get to the cellar that your brother was supposedly hiding in. Given its location, we should be able to take a look around quietly. We'll just have to deal with the bolt that the gold cloaks put there to prevent access. Then we should leave immediately. There's no time to lose. Lord Halton, will you let Sir Desmond accompany me? I believe I could do with another sword at my side. Of course. The sewers are one of the most dangerous places in King's Landing, and I would feel better knowing that he's with you. Thank you. If you're interested, my lord, I know an entrance to the sewers not far from here. Perfect. Let's go. No to W11 Gra o Tron. Znowu czym problem, którym jestem w tunelach. Dobra. Także mamy jednego gościa. Wow, niedaleko, rzeczywiście naprawdę niedaleko to jest. Ale okej. Okay. Lecimy, mamy jakiś Desmonta, nieważne. Po prostu kolejnego towarzysza. Jakoś nie polubiłem tego naszego bohatera, Alistaira. Bardziej mnie przekonuje Morse. Ale i ten fragment musimy przejść. Okej, okay, damy radę, nie? W sumie... On szuka brata. No i tak naprawdę nic o nim więcej nie wiemy, poza tym, że szuka tego brata i się teleportuje przez drzwi. No bo... Aha, bo chcą odzyskać te swoje ziemie, czy coś tam. Zresztą nieważne. Okej, zawrócić i w prawo. W ogóle powinienem w tamtej, jak była tamten akt, to powinienem, mi się wydaje, że wyłączyć na początku pokazywanie hemów, byśmy widzieli twarz Morsa właśnie. No ale niestety o tym nie pomyślałem. Właśnie, przecież jakieś rzeczy tam znalazłem. Ha! Też o tym zapomniałem. Będzie trzeba to ogarnąć. Tutaj mamy gdzieś wejście do lochów. O, kanały, czy tam lochy. Jedno i to samo. No i mam nadzieję, że tym razem nie będzie powtórki z tamtych lochów, gdzie będziemy musieli powtarzać walkę parę razy. Sny to wszystko, co mamy. Szkoda, że się nie pojawiasz, gościu, w tej opowieści. Ale cóż, dobra, muszę kontrolować czas i co chwilę patrzeć z tyłu na zegarek, ale jeszcze spokojnie, jeszcze mamy czasu. Od cholery. Chyba tak? Ładnie, ładnie. Dobra. Lochy. Jakoś wybaczcie, dzisiaj nie mam weny na nic. Poza komentowaniem. Normally we would go straight on, but the gate is shut. We will have to make a detour through the arena. The arena? You'll see. We're going to take the left path. And stay on your guard. These sewers are crawling with thieves. City laws have no reach down here. Arena, ha, właśnie. Tymczasowo sobie zrobiłem przerwę od Gry o Tron na rzecz, bo to było tak. Nie miałem kasy na następną część Gry o Tron, to wziąłem sobie, pożyczyłem Igrzyska Śmierci. W ogóle nie byłem przekonany do tej gry, książki, ale
sobie przeczytałem. Bardzo, jeżeli nie czytaliście, czy tam nie oglądaliście filmu, to bardzo, bardzo, bardzo wam polecam. I teraz sobie czytam drugą część i potem trzecią. Oak and iron guard me well. Right. Dlatego na razie nie czytam Gry o Tron na rzecz właśnie innej książki. Dobra, łabarze, to tu będzie istny labirynt. Nielegalne walki, ha. Spoko. No, mogę tu wejść? Tu będzie coś do zebrania, tak jest. Skórzana zbroja. Kurde. Naprawdę nie mam pojęcia, którędy iść, a nie chcę mi się co chwilę otwierać mapy i sprawdzać, czy ten zakręt będzie tym. Dobrym. Tutaj coś będziemy mieli? Nie. Nikt nas nie obsłuży. No, otwórz te drzwi. O, pan teleporter znowu się ujawnił. Czyżbym wyszedł z drugiej strony? Tu chyba było... Tak, tu było to. Dobra, to poszliśmy wokół tego. A się rozejrzymy. A co? Może jakieś fajne znajdźki będą dla nas przygotowane. A, nie mogę otworzyć. Szkoda. Co tu robicie? Aha. Ej! Jej, jej. Uderzenie w twarz. I to. Dobra. A ty co masz tu? I powalasz go na ziemię. Aha. Czyli znowu mamy fajne combo. Dwóch skilli. Co? Myślałem, że dziwne. Drzwi się same otworzyły. Ale okej, okay, nie będę już się spierał z tym. Ci nie mają żadnej zbroi, także zero problemów z nimi. O, tu jest jeszcze ekipa, dobra. Tak, a ty też masz coś obszarowego? No dobra, niech będzie to. Dobra, niech się tym, ten zajmie tym. A ten tym. Nie będę wam spoilerował, co chodzi w Grze o Tron. Polecam wam sobie przeczytać. Chociaż wystarczy, że trailer zobaczycie, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Ja lubię jakoś tak takie rzeczy typu przetrwanie. Także mi się to spodobało. Skojarzyłem sobie fakty, jak właśnie ktoś tu powiedział o arenie. To jakoś tak sobie skojarzyłem z tym. Okej, okay, mamy klucz do studzienki ściechowej. Ale zobaczymy tutaj. Cutscenka. It's here. Wait. This lock's been forced open. Seven hells. Someone got here ahead of us, and they might still be inside. Either way, we still need to figure out what transpired here. Come on. Come on. Dobra, zaczynamy. Puk puk. Come on, Steiner. Get a move on. No use hanging around here. Can't you see there's no sign of Oris here? We better go look somewhere else before we bump into the city watch. Don't you think it's strange, Balky? Their boss has never gone missing on a job like this before. They're from the Reaper clan. Their den is in the sewers. Już nie wierzę. Nawet tutaj mamy Mass Effect. Dobra. Keep to the shadows, Desmond. I want to glean as much information as possible before we decide upon our next move. Well, there was nothing here except this locket that was just lying on the ground. He's probably gone to pick up the payment. For all we know, he may well be poking some ore as we speak. No, that's not like Oris. Something's happened to him, I'm sure of it. After them. I have some questions, and I believe they will have the answers. What are you doing here? Eh? Where the hell did he come from? You're in Reaper territory. Get your ass out of here if you know what's good for you. I wouldn't hold my breath waiting if I were you. No dobra, i doszło do walki. Wow, to było do przewidzenia. Makowe mleko mi się nie przyda. Dobra. Tak, a ty będziesz miał takie combo. Jeszcze krwotok, fajnie. Naprawdę fajnie. Dezorientujesz? Nie. Dobra, to jemu naładujemy energię. A my użyjemy może jakiegoś unieruchomienia? Nie, nie mamy nawet. Dobra. Uderzeniem w nogi.
i uderzenie w twarz chciałem, ale dobra, nie wyszło. Ale widzę, że ty masz trochę rzeczy. Dobra, tego i znowu to samo kombo weźmiemy. No. Okej. Okay. Został jeden. 197. 212. Kurde. Ten chyba miecz, co mam, to jest naprawdę epic. Spill everything you know right now. Have mercy, my lord. It was Steiner's idea to come here. I was just following him, I swear. This Oris, is he connected in any way to the murders of this house? I don't know, my lord. Oris is our boss. We just thought he'd be around here somewhere. So, you've been sniffing around. What did you find? Nothing, my lord. The gold cloaks took every last thing. Even the bodies. They didn't leave anything. Liar. Tell us what you found here. We just found a small locket lying on the ground. That's all. I swear on my mother's life. Give it to me. Now. Tell me, Alistair. Is that not your family's emblem engraved on this jewel? Yes. I know this locket very well. Garwin has worn it since he was a child. Which definitely means he was here. Porky, correct? Tell me what happened here immediately. It's nothing to do with me, my lord, I swear. It's my master who knows. Where is your master? That's what I'd like to know. He's gone. He had something to do here, but I haven't heard from him since. Axe sent small groups in all directions to find him. He can tell you himself. He's in our den. Where is this den? We have our own emblem. We painted it on the walls leading to our den, so that everyone knows it's our territory. Let's go then. Are you sure, my lord? We're taking a huge risk. That may be, but I have to know for certain if Garwin is dead or alive. What about him? What should we do with him? Dobra. I don't want him to warn his friends, and King's Landing will be better off without him. Please, no! Have mercy! R'hllor knows no mercy. Now, let us head to their den. Kurde, trochę dziwne to, że zabiłem tak ludzi bez mrugnięcia okiem. No ale cóż. Trzeba i tak czasami, nie? Tu mam jakąś lampę. Gdzie jest to wejście ich śmieszne? Tu? Mogę wejść? Nie, nie mogę. Jakoś mnie to nie dziwi. Dobra, idziemy innym wejściem, może tędy? Okej. Także tu będzie coś się działo i tak, i będziemy niestety albo stety musieli zakończyć odcinek w tym miejscu. Zobaczymy, co będzie dalej, jak potoczy się dalsze śledztwo. No i tyle. Także jeżeli wam się podobało, to wiecie, co robić. Nie będę już powtarzał w kółko tej samej kwestii, także trzymajcie się, cześć.